Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna na wzór Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić aktywność społeczną. Stworzyliśmy projekt, nazwaliśmy go roboczo Bateria Arczy, razem rozwijamy region. Tydzień temu prezentowaliśmy w ramach tego projektu, cyklu projektu, projekt Akademia Rozwoju Personalnego. To nowy projekt realizowany z pomocą wałbrzyskiego PSL-u. Doszliśmy do wniosku w gronie PSL-u, że należy coś zrobić, żeby wesprzeć rozwój turystyki na tym terenie. Najlepszym przykładem, z którego na pewno warto się uczyć, jest nasza strefa ekonomiczna, która pod kierownictwem pana Grebera była najlepszą strefą w Polsce. W związku z tym, że postawiliśmy sobie takie pytanie, jak można to przełożyć na rzecz działalności turystycznej, zrodziło się szereg pytań, na które już dzisiaj mamy częściowe odpowiedzi. Wałbrzyska Specjalna Strefa Turystyczna ma za zadanie stworzenie warunków prawno-ekonomicznych do powstania nowego nurtu gospodarki turystycznej w regionie. Będziemy otwarci na poszerzanie tej strefy bądź dołączanie do niej kolejnych terytoriów, które są osadzone w konkretnej gminie, w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego, która będzie chciała współpracować w tworzeniu tej kwestii. Można by tutaj postawić kolejne pytanie, w jaki sposób zorganizować rozwiązania prawne, które będą potrzebne do tego, aby ta strefa zaistniała. Dzięki strefie turystycznej firmy, które zapewnią nowe miejsca pracy, będą mogły liczyć na ulgi z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnych, co z kolei będzie szansą na zmniejszenie stopy bezrobocia w regionie oraz pozwoli na sprowadzenie inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam być tutaj w sposób godny, czyli ekologicznie, a z drugiej strony musimy stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą nam rozwijać przemysł turystyczny. Nasz region, pomimo dużego stopnia bezrobocia, ma olbrzymi potencjał turystyczny. Mamy czym się pochwalić, mamy przepiękne zabytki, począwszy od Zamku Książ, który jest zabytkiem reprezentującym wszystkie zamki na tym terenie, poprzez zabytki techniki, gdzie mamy Lisią Sztolnię, już niedługo będzie stara kopalnia, nasze góry wspaniałe, które możemy pokazać wszem i wobec, ale też i podziemia, którymi się szczycimy, które są też kolejnym produktem turystycznym. Dzięki zaangażowaniu Andrzeja Zibrowa projekt rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Turystycznej przedstawiony zostanie w Ministerstwie Gospodarki. Oczywiście trzeba uzgadniać wszystko od poziomu lokalnego do poziomu prawnego w ministerstwach i tutaj należałoby powołać do życia jakąś strukturę, najlepiej podobnie jak nasza specjalna strefa ekonomiczna jest zorganizowana w formie spółki z o.o. i taka struktura powinna rozpocząć działania z poszczególnymi samorządami bądź grupami samorządów. Tutaj doskonałym przykładem jest aglomeracja wałbrzyska, z którą na pewno warto by było współpracować, która łączy w sobie bardzo wiele rzeczy, które nas interesują. I te rozmowy na poziomie samorządów lokalnych będą rozmowami, które zdecydują o takim smaku tej strefy, o istocie jej bycia, ponieważ ona ma za zadanie tworzyć miejsca pracy, rozwijać region i chcielibyśmy, żeby stała się takim pilotażowym programem, być może dla całej Polski, być może nawet dla Unii Europejskiej, który mógłby pozwolić na to, żeby turystyka zaczęła się rozwijać. Atrakcyjnym elementem może być paszport po krainie gór zamków i podziemi oraz programy lojalnościowe lub zniżki na imprezy promujące nasz region na zewnątrz, na przykład Międzynarodowe Zawody Survivalu. Pomyśleliśmy o takim czymś jak na przykład Mistrzostwa Świata w Survivalu. Mamy doskonałe tereny, mamy hałdy, mamy różnego rodzaju rzeczy, które do tego by się doskonale nadawały. Strefa powinna też przyczynić się do tego, żeby powstawały konkretne produkty turystyczne i tutaj powinniśmy pomyśleć o tym, żeby nie bazować na turyście jednodniowym. Powinniśmy zrobić tak, żeby ten turysta został u nas miesiąc, przyjechał, umęczył się, bo on bardzo lubi się męczyć, później fajnie odpoczął, później go zrelaksujemy w spa, bo mamy przecież uzdrowiska, no i na tym by się zakończyła fajny pobyt, chyba że pozna swoją miłość swojego życia i ożeni się lub wyjdzie za mąż. Podczas konferencji powrócono również do projektu wykorzystania pod względem sportowym i turystycznym Góry Chełmiec i jej okolic. Projekt mówi o wykorzystaniu tego terenu nie tylko w okresie zimowym jako tras narciarskich, ale również w okresie letnim jako tras biegowych czy jako ścieżki rowerowe. Takie rzeczy na świecie realizuje się w ciągu jednego roku. Nie tylko na świecie, na przykład u nas popatrzmy Zieleniec, popatrzmy Karpacz, że w ciągu jednego roku powstaje rozszerzenie bazy poprzez instalację
wyciągu narciarskiego. Tym bardziej, że projekt, który ten projekt przewiduje wykorzystanie Góry Chełmiec nie tylko w sezonie zimowym, ale jest to projekt do wykorzystania całorocznego pod sporty typu motolotnie, pod sporty rowerowe, są trzy trasy downhillowe przewidziane w tym projekcie, czyli ten obiekt mógłby funkcjonować na obszarze całego roku. Organizatorzy konferencji uważają, że aglomeracja Wałbrzyska ma szansę zostania strefą pilotażową i może wykazywać globalne rozwiązania dla rozwoju turystyki w całym kraju.